Ulice w Andrychowie zmieniły swoje dotychczasowe nazwy, dlatego warto było dobrze przyjrzeć się świątecznemu planowi miasta, bo tylko tak łatwiej można było odnaleźć na przykład plac Kubusia Puchatka, a także ulice pluszowych misiów, klaunów, łasuchów, baniek mydlanych, niespodzianek, harlejów, słoneczną, balonową i graffiti. Na każdej z ulic czekały na dzieci różne atrakcje. Chyba nikt nie mógł nudzić się w Bajkolandii. Baloniarze pokazali balony, magicy sztuczki magiczne i niezwykłe eksperymenty. Dzieci mogły przejechać się po ulicach Bajkolandii na motorach motocyklistów z klubu Riders of Flames. Było otwarcie fontan, zabawy w plenerze i gry, przedstawienia teatralne, występy klaunów, konkursy plastyczne i zawody sprawnościowe. Były także pokazy motocykli, popisy sportowe i eksperymenty chemiczne. Przed wejściem do Miejskiego Domu Kultury na dzieci czekali aktorzy z teatru pantomimy. Dzieci podczas Bajkolandii otrzymały odblaskowe naklejki z wizerunkiem Andruska, symbolem Bajkolandii. A oto ogromne bańki mydlane, do których można było wejść. Wszędzie słychać było okrzyki radości dzieci, które zobaczyły swoje ulubione postaci z bajek. Te witały je zaraz przed występem klaunów. Kto
O, dobrze. Dziękujemy. Bajkolandia to również występy muzyczne. Kwiatki, motylki i inne tego typu wzorki można było zobaczyć na twarzach uśmiechniętych dzieci zaraz przed koncertem w Miejskim Domu Kultury. Teatr ruchu forma to połączenie ruchu, tańca oraz plastyki wyrazu. Teatr ten cały czas poszukuje nowych form i sposobów wyrażania treści. Można było go zobaczyć na Bajkolandii w Andrychowie. Ogromnym hitem podczas Bajkolandii okazały się dmuchane zamki, trampoliny i zjeżdżalnie. W niedzielę dmuchane zamki stanęły na placu Kubusia Puchatka. Żeby dostać się do środka, dzieci musiały czekać w długich kolejkach. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych. Czy dzieciom podobała się zabawa w dmuchanych zamkach? Wystarczy spojrzeć.